takie porozumienia Merkel dwustronne, właśnie. grupowe, zawierane między państwami, które są tym problemem zainteresowane, bardziej niż inne. Może to jest jakieś rozwiązanie, natomiast drugą stroną myślenia o tym jest stanowisko na przykład też dość klarowne polskie, które mówi brońmy granic, pomagajmy tym ludziom właśnie dlatego, że większość z nich stanowią nie uchodźcy, tylko migranci ekonomiczni. Pomagajmy im tam, gdzie mieszkają, zanim podejmą decyzję, żeby ten kraj opuścić, swój kraj. Dzisiaj nawet premier Morawiecki mówił o tym, że potrzebny jest taki specyficzny plan Marszala dla Afryki. Plan Marszala, przypomnijmy, to był taki plan, który po II wojnie światowej pomagał krajom dotkniętym tą wojną stanąć na nogi. No i coś takiego miałoby również zostać przygotowane dla Afryki po to, żeby stworzyć w Afryce perspektywy na życie, na ten lepszy byt, o którego szukają ci ludzie dzisiaj w Europie. Tak, to oczywiście jest pewna stała narracja rządu polskiego, która do Afryki, proszę. Oczywiście pewne podstawy. Jest racjonalna, ponieważ ta pomoc będzie na pewno najbardziej skuteczna. Do swojej pięknej Afryki. Status quo, biorąc pod uwagę Europę. To nie trzeba. Niemniej jednak do Afryki. I powiedz tam do swojej pięknej w kierunku stabilizowania Europy, odbudowy powojennej Europy, to był prowadzony w zupełnie innych okolicznościach historycznych, kulturowych, biorąc pod uwagę także pewną zbieżność kultur amerykańskiej i europejskiej. Niemniej widać wyraźnie, że te państwa, które dzisiaj generują presję migracyjną, to wcale niekoniecznie są państwa ogarnięte wojną domową. To są po prostu państwa na dużo niższym stopniu rozwoju. Erytrea, Algieria, Niger, Mali, Maroko, Tunezja. No tak, ale ja zmierzam do tego, że w końcu my Polacy też jechaliśmy, jeździmy cały czas za lepszym życiem, prawda? Więc trudno też tym, którzy dążą do Europy, odmówić prawa do tego, żeby swoje rodziny, swoje dzieci wychowywali w lepszych warunkach niż te, które mogą mieć na miejscu. Ale jednocześnie to się wiąże z no, tak olbrzymim tutaj właśnie parciem do tej Europy i tym jakimś kulturowym niedostosowaniem, zupełnie odmiennością kulturową, której nie da się, jak widać już z perspektywy doświadczenia no tutaj, pogodzić tego, więc może lepszym. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że biorąc pod uwagę ogromny boom demograficzny w Afryce, bo chcę zwrócić uwagę, że o ile pierwotnie presja migracyjna roku 2015-16 była kojarzona z Bliskim Wschodem, z nieudanymi transformacjami, z arabską wiosną, Syria, Afganistan, Irak. Panie doktorze, ja przepraszam, że przerwę, bo mamy 2 minuty, nawet już nie całe 2 minuty. Musimy to, spróbujmy to skończyć jakąś puentą. No i ta puenta będzie jednak próbą odpowiedzi na pytanie, tak mi się wydaje, co zrobić, żeby rozwiązać ten problem, a jednocześnie uszanować się odmienności podejścia tutaj w łonie Unii Europejskiej. Aby problem rozwiązać. Biorąc pod uwagę chociażby kwestię, która jest na wokandzie i będzie także... I co tu zrobić, gdy na świecie szumi się wiatr? I co tu zrobić, gdy ciemno będzie? I co tu zrobić? Co tu gdy? Po stronie państw narodowych, a także kosztami po stronie szukającej wspólnego stanowiska i tego właśnie wspólnego mianownika z liczby niewymiernej, jak ja to nazywam dzisiaj, czyli Unii Europejskiej, ponieważ nie spodziewam się, by państwa G4 i te coraz również bardziej sceptyczne państwa tak zwanej no, południowej części Europy, jak czy Portugalia, zdecydowały się na to obligatoryjne na pewno się nie zdecydują, więc rozumiem, że to przeciąga nam czasie i
spowoduje pewnego rodzaju polityczne, w którym Unia Europejska w tym przypadku będzie się znajdować w przeciągu następnej prezydencji austriackiej, a tu zwróciłbym również uwagę na Stefana Kurta, który mówi wyraźnie, że chociażby ten minister w sprawie migracji był błędem. Austriacka prezydencja będzie tutaj bardzo ciekawa. Kilka tygodni temu miałem okazję być w Wiedniu, była wówczas Władimira Putina i to też pokazuje, że Austria dzisiaj będzie ciekawym graczem. To będziemy to obserwować, to się wszystko wydarzy w najbliższych miesiącach. Bardzo dziękuję, pan doktor Grzegorz Gil był naszym gościem. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Południe. Przyjęło się, że powodem protestów w Radomiu, Ursusie i Płocku 25 czerwca 1976 roku była podwyżka cen żywności. Trudno jednak nie przypuszczać, że te protesty tak naprawdę były dowodem na to, że społeczeństwo miało dość. Do dzisiaj różni historycy próbują doszukać się, a któż był tym inicjatorem? Inicjatorem był przysłowiowy lud. Po prostu fakt, że te podwyżki nas były tak drastyczne, sięgały 60, a w przypadku niektórych artykułów jak cukier coś chyba nawet 100%. To był powód tego, że ludzie po przyjściu do zakładu pracy dyskutowali o tym. Ta dyskusja spowodowała, że gromadzono się w grupki, ktoś tam wyszedł na teren zakładu i tam się dyskutują i tam zdyskutują. A może trzeba to zrobić w jakiś sposób zorganizowany. Wszyscy grupami na tym terenie zebrało się w krótkim czasie kilkaset osób i żądało spotkania początkowo z dyrektorem przedsiębiorstwa. Te żądania zbyt obyczy niczym. Był taki słynny zomowiec kapitan Sowa, pseudonim, nie pamiętam jak on się rzeczywiście nazywał, ponieważ nikt nie używał nazwiska, tylko właśnie tego pseudonimu. Próbował to rozpędzić, zrobił to w dość taki mało elegancki sposób. W efekcie uratowały go opony, uciekł w opony, bo nie wiadomo, czy nie dokonałby się pierwszy w Polsce lincz na tym człowieku. Wywołało to agresję tych ludzi tam zebranych. I ktoś rzucił hasło, że jeżeli pan dyrektor do nas nie, to my do pana dyrektora. To skrzyżowanie było w odległości gdzieś około 600 metrów od budynku dyrekcyjnego, który już stał poza terenem zakładu, tym terenem ogrodzonym. No i tam coraz większym tłumem, tak jak mówię, początkowo może było to 200, może 300 osób i przybywało tych ludzi, głównie z działów produkcyjnych. Na razie administracja była obserwatorem tych zajęć i rzadko reagowała na okrzyki z ulicy, że chodźcie z nami, ponieważ no, łatwiej zastraszyć administrację. My w tłumie czuliśmy się bardzo silni. Z tej grupy, dużej już grupy uczestników, nie zastanawiał się nad konsekwencjami, jakie mogą nastąpić. Jaka była atmosfera pomiędzy robotnikami? Ktoś kiedyś użył określenia piknikowa. Ja myślę, że to było właśnie to. Może dzisiaj z perspektywy czasu wygląda to trochę nieciekawie, bo powinno się nadać temu wydarzeniu jakąś rangę. Nie, to był, tak jak mówię, spontaniczny zryw ludzi zagniewanych, ale nie do tego stopnia, żeby przeklinać czy coś takiego na tą władzę. Nie, żadnych haseł. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Na tym placu przed budynkiem dzisiaj Urzędu Dzielnicowego, tu w tym miejscu, gdzie stoi pomnik 76, zebrało się w krótkim czasie 1000, może z 1500, gdzieś czytałem nawet, że ponad 2000, którzy w dalszym ciągu domagali się spotkania z dyrekcją. Doszło do tego, ponieważ część demonstrantów wdarła się do budynku i tam na schodach, w tym holu głównym, wystąpił dyrektor Purgal Kertling. Się nazywał i przyszedł razem z sekretarzem PZPR i próbowali ludzi przekonać, że no słuchajcie, tu władza, dobrze, dostaniecie rekompensaty. Była to po prostu kpina, a nie chęć unormowania tych spraw. To ciągłe namawianie do powrotu do pracy spotkało się już z dość nerwową reakcją społeczną. Jedna z pań uczestniczących tam zwróciła się do dyrektora z prośbą, może nawet z żądaniem bym powiedział, bo to było dość dosadne, że ma ileś dzieciaków na utrzymaniu i on to zupełnie zrujnuje i jej rodzinę. Pan dyrektor wyciągnął jakąś niewielką sumę, niektórzy mówią, że to 200 zł było i chciał jej to w taki dość arogancki sposób dać. Ona poczuła się tym zagniewana i jej reakcja była dość ostra. Ja tego nie widziałem osobiście, ale podobno uderzyła go w twarz. I to wywołało już taką, powiedzmy, agresję wyższego stopnia. Na przykład, co ciekawego, pamiętam taki szczegół, że na puste maszty, które były przygotowane
dla różnych delegacji, które odwiedzały w tym czasie Ursusa. Ursus, trzeba to wspomnieć, był w tym czasie potęgą. W 76 roku uderzyła, to 14 tysięcy ludzi. Często przyjeżdżały delegacje, bo żeśmy ciągniki eksportowali do wszystkich krajów Europy, do kilku krajów afrykańskich i nawet do Stanów Zjednoczonych, proszę sobie wyobrazić. Te maszty były dość często zajęte przez flagę wciągnięto na te maszty ubrudzone kombinezony pracownicze. Ktoś zdjął po prostu z siebie i wciągnął na maszt. Wywołało to śmiech, że proszę, tak, uderzyła w twarz. Takie flagi będą wisiały na tych maszt. Odebrała część społeczeństwa. I trwało to gdzieś do godziny po południu. Nic się nie działo. Okazało się w międzyczasie, że tam się kręciło kupę tajniaków, robili zdjęcia, podobno nawet wyprowadzali niektóre sytuacje. Wspomniał pan, że ten protest miał taki charakter pokojowy, ale przeciwko wam użyto siły. Dobra, no niestety, od początku byliśmy pewnie obserwowani, jak się później okazało, przez służby bezpieczeństwa, ZOMO, ORMO i wszelkiego rodzaju ówczesną Swołocz, ale było to dyskretne. Po tym, jak Jaroszewicz odwołał te podwyżki, był to jeden z nielicznych protestów, a już na pewno jedyny, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, był, który został wygrany. Do dzisiaj jest to, powiedzmy, ewenement na skalę Polski. Po tym, jak to zostało ogłoszone, już do Ursusa zaczęły jechać kolumny samochodów wypełnionych ZOMO i Służbą Bezpieczeństwa i Policją. Od tamtych wydarzeń mija 42 lata. Jaka lekcja płynie z tych protestów w Ursusie, w Radomiu, w Słodku? Są niejakie, może nie powinienem odmówić, ale podziały między nami co do uderzyła, tak. Ja oceniam je pozytywnie, dobrze, że się tak stało, uderzyła, że czerwiec to w konsekwencji był takim pierwszym prognostykiem dla Urs Solidarności. Myślę, że tam, wtedy w tym czerwcu, rodziła się Solidarność, aczkolwiek tak tego nigdy chyba nikt nie nazwał. Ale przy głębszym zastanowieniu się trzeba jednoznacznie... Także po plisku, ludzie są honorowi i nie chcą siebie robić. Proszę Państwa, dziadów kościelnych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. No bo co dać, to dać, ale wiesz. Jestem Jankowskim, uczestnikiem robotniczego protestu w Ursusie z czerwca 1976 roku. Rozmawiała z nim Izabela Kozłowska. Co dać, to dać. Dobra. Polskiego Radia 24. Powtórka programu. A co prosić? Tak, żeby zebrać. To dać. Międzynarodowe wsparcie. Cytowaliśmy Roberta Lewandowskiego, który powiedział, że nie ma takiego piłkarza, który kiwnie czterech czy pięciu przeciwników. No ale są tacy politycy, którzy mogą wykiwać pięciu. Urzędujący szef państwa Recep Tayyip Erdoğan wygrywa wybory prezydenckie tuż w pierwszej turze, zdobywając według dostępnych obecnie danych 52,5% głosu, a jego Partia Sprawiedliwości i Rozwoju wspólnie z nacjonalistyczną partią działania MHP zwycięża wybory parlamentarne. Czy to oznacza, że w Turcji przyszły czasy sułtana? Co ten wynik oznacza dla samego kraju, ale też dla świata? O tym w dzisiejszym programie. Moim gościem jest Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tym, którzy może nie śledzą sytuacji w Turcji na bieżąco, wyjaśnijmy na początku, co się w Turcji wczoraj zmieniło, co się zmienia, no bo prezydent został ten sam. Prezydent został prezydentem, ale... Wykiwał pięciu, ale przede wszystkim najistotniejsze jest to, że wygrał wybory prezydenckie po nowelizacji konstytucji, która została przegłosowana w kwietniu ubiegłego roku w referendum. I ta nowelizacja konstytucji przewiduje transformację systemu politycznego z parlamentarnego w prezydencki i tak oto Tayyip Erdoğan stanie na czele rządu. Zlikwidowany zostanie urząd premiera. Sam Erdoğan będzie mianował członków rządu, swoich zastępców, wiceprezydentów i otrzyma uprawnienia wykonawcze, między innymi, albo przede wszystkim w ramach tych uprawnień wykonawczych będzie mógł wydawać dekrety z mocą ustawy w tych obszarach, które nie są przez istniejące dotychczas prawo regulowane. Ale czy można powiedzieć, że prezydent Recep Tayyip Erdoğan zgarnął całą pulę? No bo z jednej strony
wygrywa w pierwszej turze. Sugerowano, że może być druga tura, no ale z drugiej strony też jego partia zwycięża w wyborach parlamentarnych wspólnie z partią MHP, no ale właśnie, ten wynik jest gorszy niż w ostatnich wyborach, no a ta koalicja rządowa to też nie jest taki bardzo dobry czy najlepszy z możliwych partner koalicyjny, prawda, dla tej Jeopardy. Wydaje się, że mimo wszystko z dostępnej puli partnerów koalicyjnych to jest tak naprawdę jedyny możliwy partia Ruchu Nacjonalistycznego i owszem, Tayyip Erdoğan zgarnia pełną pulę w tym sensie, że dopiął swego, że odnowił swój mandat, że wygrał w pierwszej turze bez zbędnych ceregieli, w sensie z jego punktu widzenia wybory prezydenckie, utworzy rząd w nowym systemie i będzie miał większość parlamentarną, przy czym tak, ta większość parlamentarna nie należy do tylko i wyłącznie jego partii, która w obecnym systemie, w obecnym porządku będzie tak naprawdę stanowiła zaplecze kadrowe dla niego i swoisty pas transmisyjny pomiędzy rządem a społeczeństwem. I istnieje tutaj taka możliwość, że na przykład w pewnym momencie MHP postanowi się jakoś wyemancypować, wyjść z tej koalicji, zawalczyć o to, żeby rządząca AKP nie wchłonęła jej całkowicie przez zawłaszczanie oferty ideologicznej, bo to się działo w ostatnich trzech latach bardzo intensywnie i między innymi dlatego doszło w MHP do rozłamu i powstała partia II, czyli dobra partia pani Merala Kszener. To się wszystko zgadza, przy czym wydaje się, że jak na ten moment sojusz ten jest trwały, a jest trwały dlatego, że jest symbiotyczny dla obu partii. Przede wszystkim dla MHP, która musiała naprawdę poważnie zawalczyć o to, żeby nie spaść poniżej progu wyborczego, który w Turcji wynosi 10%. I oczywiście ona ostatecznie ten próg wyborczy osiągnęła, ale właśnie po to zawiązywano koalicję wspólną, między innymi dlatego, żeby uniknąć takiego scenariusza, kiedy AKP nie uzyska koalicji. Chciałbym się zatrzymać chwilę też przy opozycji. Czy można powiedzieć, że turecka opozycja walczyła jak nigdy, ale przegrała jak zawsze w tym wypadku? I co z samym Muharremem İnce? On jest wygrany, czy on przegrał te wybory? Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to sam bym tego lepiej nie ujął. Faktycznie walczyli jak nigdy. Przegrali jak zawsze. Jak zawsze od ostatnich, od 16 lat, kiedy w ogóle AKP istnieje na scenie politycznej w Turcji. Były spore nadzieje i wydaje się, że nawet po tych wyborach opozycja, albo przynajmniej Republikańska Partia Ludowa dostała trochę wiatru w żagle i jakkolwiek sytuacja wydaje się beznadziejna dla opozycji, bo nie ma mechanizmów, nie wiem, wpływania na proces polityczny, nie ma mechanizmów jakby blokowania posunięć rządu, no to mimo wszystko chęć do działania jest i jakieś tam wąskie, bo wąskie, ale kanały do działania są, przynajmniej na poziomie lokalnym. W marcu przyszłego roku mamy wybory lokalne. Jeżeli chodzi o Muharrema İnce, to zgadza się, że przegrał wybory prezydenckie, natomiast on indywidualnie, jako on, osiągnął sukces. Upierałbym się, że osiągnął sukces w tym sensie, że Muharrem İnce, w przeciwieństwie do lidera swojej partii Kemala Kılıçdaroğlu, okazał się być politykiem bardzo energicznym, bardzo zdecydowanym i tak na dobrą sprawę okazał się być pierwszym przedstawicielem Republikańskiej Partii Ludowej, który w ogóle był zdolny do tego, żeby pomyśleć, że może rządzić. I to jest ogromna zmiana in plus, jeżeli chodzi o tę partię.
cała bieda tej partii w tym, że dzieje się to akurat w takim momencie, kiedy akurat następuje... No właśnie, bo w tym kontekście można by zadać niezbyt eleganckie pytanie, no i co z tego? Co z tego ruchu poparcia Muharrema Incze chociażby z jego kampanii zostanie? Czy tym biorąc pod uwagę no, te obecne warunki społeczno-polityczne, których wspominasz w Turcji, to jest jakiś kapitał, czy to jest taka raczej efemeryda wyborcza? To się okaże. Co z tego? No to z tego, że nie wykluczyłbym, że na przykład dojdzie do zmiany władzy w samej partii republikańskiej. W ogóle Kılıçdaroğlu od samego początku swojej kariery politycznej nie był zdolny do tego, żeby stanąć na czele Erdoğan. Usiąść na fotelu prezydenckim w nowym systemie z tego Turcy są w swojej masie bardzo religijni. To jest oczywiście inny islam niż gdziekolwiek poza Turcją. Są bardzo religijni, a w każdym razie Kılıçdaroğlu jest lewitą. Nie jest to islam umiarkowany, jak powtarza Recep Tayyip Erdoğan, bo nie ma takiego islamu. No to jest akurat retoryczne, natomiast no, ja tutaj nie będę się może skupiał zbyt szeroko na tym, jaki jest islam w Turcji, no bo o tym moglibyśmy bardzo długo dyskutować. Natomiast Kılıçdaroğlu po pierwsze jest alewitą, przedstawicielem mniejszości religijnej wywodzącej się z szyizmu, a po drugie tak naprawdę brakuje mu charyzmy, brakuje mu. Jest takim typem technokraty, to w tureckich warunkach w ogóle nie działa, w polskich, w jakichkolwiek europejskich działałoby bardzo dobrze, ale nie w Turcji. Natomiast Muharrem İnce po raz pierwszy podjął w ogóle próbę tego, żeby wyjść poza taką strefę komfortu tej partii, to jest spróbować zawalczyć o elektorat inny niż powiedzmy tradycyjne kręgi społeczeństwa tureckiego, te świeckie, kemalistowskie, tak zwani biali Turcy, wywodzący się z Kaukazu, Bałkanów, czyli potomkowie elity dawnego Imperium Osmańskiego i elit kemalistowskiej Turcji wraz ze swoim całym społecznym zapleczem. İnce jest religijnym, wierzącym muzułmaninem, świeckim, tak, oczywiście, ale pojawiły się elementy właśnie retoryki religijnej w jego kampanii, pojawiły się deklaracje, że on jest, tak właściwie to on jest czarnym Turkiem, co też rozsierdziło Erdoğana, no bo on się odwoływał do tego elektoratu anatolijskiego, który nie ma nic wspólnego z dawnymi elitami państwowymi i wydaje się, że będzie podejmował próby zagospodarowania tego poparcia, bo to się udało. CHP zebrała 22% głosów, İnce ponad 30%, więc ta różnica wzięła, skądś musiała się wziąć, kogoś po prostu przekonał i to była spora grupa ludzi. Pisałeś gdzieś, że projekt CHP Erdoğana można nazwać nową Turcją, która to Turcja właściwie znalazła się w ostatnim etapie przebudowy raz, czyli ta eliminacja starego kemalistowskiego establishmentu, właściwie jego resztek, dwa, rozprawa ze środowiskiem związanym z Fethullahem Gülenem. Czy po tych wyborach, po tym, co się stało, można uznać ten projekt za skończony, czy jeszcze nie? Bardzo krótko. Na początek delikatne sprostowanie. Ja nie wymyśliłem oczywiście terminu Nowej Turcji. To się pojawiło w 2005 roku. W której się pojawił termin Turki. Natomiast jeżeli chodzi o zaadaptowany tak swoją drogą przez elity tejże Nowej Turcji. Natomiast jeżeli chodzi o projekt, tak, wydaje się, że domknięto instytucjonalny etap budowania tego systemu i on będzie domykany konsekwentnie przez zawłaszczanie tych instytucji, które się ostały. I tak się streszcza sytuację polityczną. Trudno w Turcji. Jednym zdaniu bardzo dziękuję. Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich, cele w sieci powiększenia. Adrian Bąk, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W
każdą niedzielę po 9 będziemy starali się ją okiełznać. W studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00